Zastanawialiście się kiedyś, ile o naszej aktywności wiedzą takie sprzęty jak komputer, zegarek czy telefon? Coś Wam zdradzę. Już nie tylko one. Do tego grona dołącza sprzęt AGD. Pralki, lodówki, a nawet odkurzacze. Powiecie, jak to? Nasz poczciwy odkurzacz, przez tyle lat bezpieczny, nagle zaczął nas szpiegować? Czy faktycznie tak jest? Postanowiłem wybrać się do sklepu i sprawdzić to u źródła. A jak z pralkami, czy lodówkami, które mogą sprawdzać i automatycznie zamawiać w sklepie brakujące produkty? Czy te funkcje mogą zrobić nam jakąś krzywdę? Tomek. Jak to jest z tym internetem rzeczy? Z jednej strony tak, bardzo nam pomaga, ale z drugiej, czy powinniśmy się go bać? Tak, Michał, trochę powinniśmy się go bać, ale oczywiście powinniśmy go używać, ponieważ przez to, że nasze dane zostaną wysłane do internetu, do tak zwanej chmury, będziemy mogli korzystać z tych zaawansowanych rozwiązań. Będziemy zdalnie mogli sprawdzić temperaturę, uruchomić być może odkurzacz. Albo zajrzeć do lodówki. Zajrzeć do lodówki, ale tak, nasze dane idą do internetu. Także warto korzystać z rozwiązań sprawdzonych, przetestowanych, takich, które mogą się pochwalić architekturą, która jest bezpieczna, po to, żeby przy tych wszystkich korzyściach, no nie mieć problemów z tym, że te dane nagle nam gdzieś wypłyną. Możemy sobie pomyśleć, że fakt, że ktoś wie, jaką mamy temperaturę w domu, albo ile butelek mleka mamy, może nie jest istotny, no ale tych danych będziemy coraz więcej wysyłać, więc za chwilę tak się przyzwyczaimy, że bardzo ważne, żeby korzystać z rozwiązania bezpiecznego. Awers to sytuacja, gdy w niedalekiej przyszłości lodówka sama zamówi jedzenie, gdy to będzie się kończyć. Jaki jest więc ten rewers? Ano taki, że może zrobić to cyberprzestępca, który włamie się do naszej sieci. A w efekcie? Następnego dnia pod drzwiami zobaczymy ciężarówkę pełną kartonów z mlekiem. Tu mówimy bardziej o zabawie. Problemem też nie będzie, gdy ktoś dostanie się do kamery wewnątrz inteligentnej lodówki. Gorzej, gdy niezabezpieczony sprzęt zostanie użyty do ataków DDoS. Albo, co gorsza, okaże się tylko punktem wejścia do naszej domowej sieci. A tam przestępcę ogranicza już tylko pomysłowość. Faktycznie, także inteligentny odkurzacz nowej generacji podpięty do internetu, który obsługujemy zdalnie, czyli sprząta, kiedy nie ma nas w domu, wie o nas bardzo dużo. A inteligentne termostaty? Jeśli ktoś zmieni nam zdalnie temperaturę w domu, no to będzie nam po prostu ciepło. Ale co jeśli ogrzewamy na przykład kurzą fermę? O odpowiedź na to pytanie poprosiłem eksperta od internetu rzeczy z Orange Labs. W przypadku kurzej fermy stwarza to realne zagrożenie dla życia zwierząt i dla ciągłości produkcji. W laboratorium rozwiązań sieci mobilnych prowadzimy testy najnowszych technologii, rozwiązań i serwisów oferowanych klientom Orange. Internet rzeczy, czyli IoT, to jedno z tych rozwiązań, które jest w centrum naszej uwagi. Produkty IoT podłączone są zgodnie z ich nazwą do internetu, więc narażone są na ataki, takie jak kradzież prywatnych danych, czy też przejęcie kontroli nad urządzeniem. Dlatego bezpieczeństwo w walidowanych produktach jest jednym z głównych zadań i jest przez nas traktowane poważnie. To co? Pora na kilka rad, jak zabezpieczyć Wasze domowe IoT? Nie kupuj urządzeń niesprawdzonych firm. Po zainstalowaniu urządzenia zmień domyślne hasło do jego panelu administracyjnego. Przyjrzyj się konfiguracji, przeczytaj instrukcję, wyłącz te z funkcji, które nie są potrzebne, np. wysyłanie SMS-ów na karcie SIM. Wystawiaj do internetu tylko te urządzenia, do których musisz mieć dostęp spoza sieci domowej. Jeśli tak robisz, ukryj je za firewallem i udostępnij na niestandardowym porcie. No to co? Najpierw poświęcamy czas na zapewnienie bezpieczeństwa inteligentnych urządzeń, żeby potem z pełnymi garściami czerpać z technologicznych dobrodziejstw internetu rzeczy, czego i Wam życzę. Cześć!